ulicy Szewskiej. Ulica Szewska 22. Tutaj, w tej kamienicy 28 września w tym roku została poświęcona tablica przez biskupa Marka, że w tej kamienicy w wydawnictwie Cybulskiego wydano pierwsze obrazki Jezusa Miłosiernego z koronką do Bożego Miłosierdzia. Zobaczyła jej święta Faustyna 27 września 1937 roku. W tym roku, 28 września, gdy była poświęcona ta tablica, byłam w Dachau. Byłam również w kościele świętego Piotra i Pawła, ufundowanym przez prababcię, babcię świętej Jadwigi Śląskiej i Jadwigę Wigelsba w 1077 roku. Co jest związane również z Bożym Miłosierdziem, tutaj niedaleko, w kościele świętego Kazimierza 13 grudnia w 1707 roku miało miejsce objawienie Jezusa Miłosiernego. A 13 grudnia 1913 roku również na ulicy Szewskiej 16 spotkali się władcy świata, czyli Lenin, Hitler, Stalin, Dzierżyński, Piłsudski. Tutaj omawiali program, który jest realizowany również w dniu dzisiejszym. Jak zniewolić Polskę, jak zniewolić Niemcy, jak zniewolić świat. Tablica. Tu nie ma żadnej tablicy. Dlaczego 13 grudnia? Rocznicę objawienia się Jezusa Miłosiernego w Krakowie. 1707 rok. Był to czas, kiedy królem polskim był Stanisław Leszczyński, jego żona Opalińska Leszczyńska. W tym czasie miała 27 lat. I dwie córeczki. To była jedna Anna, druga była przyszła królowa Polski i królowa Francji. Także 9 grudnia 2017. Ulica Szewska, Kraków. Rocznica urodzin apostoła Polski, Bernarda Łubińskiego.